Witamy serdecznie z 22 dzielnicy. Dzisiaj postanowiliśmy odwiedzić Kingę Ignasiak, którą już być może znacie, bo do tego dojdę, ale przed dwoma dniami można było o niej nawet czytać. A właściwie nie o niej, o akcji, którą organizuje. Kinga, przejdę do pierwszego pytania. Przede wszystkim przywitajmy widzów Marek TV. Witam wszystkich widzów Marek TV, witam całą Polonię w Wiedniu i dziękuję za tak piękny odzew. Jestem po prostu z Was dumna. Do tego chciałem jeszcze dojść na końcu, ale widzę, że Kinga ma bardzo dużo energii. Przejdźmy jednakże do pierwszego pytania. Jak stało się, że postanowiłaś tą akcję dla potrzebujących po prostu uruchomić? Bo wiem, że no, odzew jest bardzo duży, zresztą to widać za naszymi plecami, nie tylko za plecami, bo wiem, że też gdzie indziej są te paczki i potrzebne artykuły, do tego też dojdziemy. Ale jak stało się, że postanowiłaś tym potrzebującym ludziom pomóc? No bez naszych dziewczyn by się to nie stało. Jak wiecie dobrze, nasza Polonia jest niesamowita. Dziewczyny, które organizują też Wigilię tutaj w Wiedniu, które są naprawdę wolontariuszkami, nie mają tak jak ja swojej organizacji. Już nieraz współpracowałyśmy razem. Zaczęło się po prostu od telefonu. Zaczęło się od Asi, która dostała telefon od pani Ewgenii z Makowa Podhalańskiego, że po prostu jest potrzeba. I w życiu nie myśleliśmy, że tak to będzie. No więc oczywiście zrobiliśmy grupę na Facebooku i po prostu zaczęliśmy działać, tak? Zrobiliśmy sobie 5 szczyt punktów, gdzie mamy odbierać i tak to miało być w sumie najpierw razowo, a w tym momencie jest już na taką skalę i bardzo, bardzo dziękujemy. Przejdziemy jeszcze do podziękowań, a przede wszystkim do tego, co jeszcze potrzeba. Inne pytanie. Jesteś też sama mamą małego dziecka, mojej dziewczynki. Jak myślisz, co czują te matki, które są zmuszone do tego, żeby zostawić swoich mężów, swoją rodzinę i z tymi dziećmi uciekać w kierunku polskiej granicy, w kierunku tych możliwości, które się otwierają jeszcze? Jak to jest, patrząc z punktu widzenia takiej właśnie kobiety, matki i ojca? Raczej nie wiem, czy dam radę to bez łez zrobić. Nie wyobrażam sobie. Drodzy widzowie, to jest naprawdę wzruszająca scena, bo na pewno nie jeden człowiek, który no, ma serce gdzie ma, czyli po tej stronie, wzrusza się i chce pomóc. Dlatego tutaj naprawdę wielkie podziękowania dla Kingi i dla pozostałych dziewczyn, które przedstawię Wam, za ich angażement i za to, co czynią. Kinga, przejdźmy do innego punktu, bo wczoraj żeś mi dała znać, że szukasz magazyn. Ja widzę to i zresztą pokażemy to naszym widzom, ile nasi rodacy dostarczają różnych produktów. Powiedz mi, jak stoi sprawa teraz z tym magazynem, bo to jest bardzo pilne. Tak, to jest najbardziej pilne, z tego względu, że bez magazynów no, będzie nam ciężko przyjmować rzeczy, tak, które są naprawdę potrzebne. Bo jak wiecie, nie tylko pracujemy już w Makowie, tylko teraz się idziemy w stronę Korczowa i codziennie jeżdżą busy, już na dzień dzisiejszy codziennie jadą po kilka nawet busów, można powiedzieć, po kilka nawet busów z naszych szczytpunktów i będzie nam potrzebny praktycznie, podejrzewam, że wszędzie, w każdych szczytpunktach będzie nam potrzebny jeszcze laga, ale na dzień dzisiejszy tutaj to jest najbardziej potrzebne. 22, jeżeli ktoś wie, ma możliwość, proszę, pytajcie się. Może być to piwnica, może być, aby to nie było nie wiadomo jak daleko, żeby nie było po prostu za Wiedniem, ale tutaj w okręgu 22, 2 becyrku, proszę, szukajcie i odzywajcie się do mnie, czy do koleżanek, jak tam możecie. Telefon umieścimy poniżej. Kinga, widzę, że trzymasz w ręku pieluchy i tutaj chcę przejść do punktu, co jest naprawdę tak potrzebne, bo wiemy, że Polacy czy ludzie najczęściej oddają ubrania, myśląc, że ci ludzie nie mają ubrań i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, że jednak to najpotrzebniejsze ubrania mają, ale są inne produkty i żywnościowe, i tak jak właśnie trzymasz w ręku pieluchy dla dzieci małych, które są chyba bardziej potrzebne. Co możesz na ten temat powiedzieć? Dokładnie, jak widzicie tu z tyłu za mną, co tutaj się dzieje, ciuchy na dzień dzisiejszy nie, że nie są potrzebne, ale nie jest to
nie jest to priorytetowa sprawa, naprawdę. Potrzebne są naprawdę pampersy, chusteczki, wszystko co z higieną związane, jedzenie. Jedzenie dla dzieci, kaszki, mleka, różne właśnie słoiczki, też musy, bo jeżeli docieramy do granicy, gdzie docieramy, nie dasz małemu dziecku słoiczka, tak? Bo jest ciężko, jak on stoi już 25 godzin na granicy, żeby mu dać słoiczek, tylko bardziej ten mus, żeby to było żeby to szło szybciej. Wiadomo, my mamy różne szczytpunkty, tak jak na przykład Zamość, Tarnów, Jasło, Korczowo, więc tam my koncentrujemy się głównie na dzieciach i matkach. Wiadomo, tu jest, mamy też męską odzież, którą dostarczyli. Tutaj w Wiedniu już zaczynają do Wiednia docierać ludzie, gdzie też mamy już podopiecznych, gdzie przychodzą codziennie na przykład odbierać sobie żywność. Dlatego żywność jest też jednym z bardzo ważnych priorytetów. Może od dzisiaj, jak od 22 będziemy na Hauptbahnhof przywitać tych ludzi. Nie z pogardą jak wczoraj, że jak pojechał Piotrek Sobolewski i zobaczył, co tam się dzieje. Nie interesuje mnie to, że państwo powiedziało, że może tylko Caritas. Nie, ja idę na całego. Jedziemy i będziemy stać. Jeżeli nie będziemy mogli w środku stać, będziemy stać na dworze. Mamy busa. Jak widzicie, drodzy widzowie, Kinga się bardzo wzrusza, bo jest to emocjonalna, ona to widzi. Nawet jej mąż jeździ też systematycznie teraz do tych szczytpunktów i dostarcza te produkty. Tak więc tutaj są naprawdę duże emocje. Kinga, powiedz mi, gdzie są w ogóle produkty dostarczane, bo wiem, że żeście je sprawdzili, to są zaufane miejsca. To nie są miejsca, gdzie jeździcie i oddajecie po prostu tak, tylko macie to i przede wszystkim twoje wzruszenie wynika też z tego, że ty wiesz i widzisz to i jest jak jest. No teraz była najpierw pierwsza koncentracja była na powiacie suskim, na Maków Podhalański, Raba Wyżna tutaj, ale przez to, że już jest tyle tego naszło i w ogóle zapomnieliśmy, w ogóle ludzie chyba zapomnieli o tej granicy w Korczowie, Jasło, Tarnów i zdecydowaliśmy przez Ewgenię, która jest na miejscu w Polsce, która jest koordynatorką Makowa, dostaliśmy po prostu kontakty, gdzie możemy po prostu dalej to rozsyłać. Później mój dobry kolega ma organizację Most w Tarnowie, gdzie to jest sprawdzone, gdzie chętnie tak samo wożą na granicę do Korczowo, więc tam będziemy na pewno dostarczać. Jasło prosto na granicę będzie szło. Tak, tym mamy 4 punkty, gdzie idzie to właśnie do dobrych rąk, gdzie wiemy, że te rzeczy, tak jak męskie, pójdą do Ukrainy, reszta przed do nas, do ludzi, gdzie potrzebujących. Wózki też jest jeden z rzeczy, jak te dzieci stoją po 40-50 godzin przy minus 10 stopni na rękach. Chyba kiedyś ktoś trzymał dziecko, bo ja trzymam codziennie. Jak nie wyobrażam sobie trzymać 70 godzin dziecka na rękach. A więc wózki tak samo będą potrzebne. Drodzy rodacy, możecie wykonać telefon do Kingi i zapytać się, co jest potrzebne. Ona na pewno wam powie, bo na przykład o wózkach nawet sam nie pomyślałem, a jak widzicie, to wynikło teraz z naszej rozmowy. Tak więc naprawdę zapotrzebowanie jest bardzo duże i wiemy, że dużo ludzi pomaga, ale tutaj możecie właśnie zdeklarować, co macie i co faktycznie jest potrzebne, bo tak jak już usłyszeliście, Kinga jest na bieżąco. Kinga, nie chcę... Jeszcze coś chciałam powiedzieć. Bardzo potrzebujemy jeszcze dla właśnie żołnierzy, które to jest dostarczane już tak samo z Lubaczowa znowu. Są potrzebne plastikowe łyżki, talerze, po prostu miseczki, żeby w tym momencie, kiedy oni chcą jeść, nie ma tego, jest też brak tego. Też prosimy, jeżeli macie, możecie zakupić jednorazowe naczynia, prosimy jak najszybciej dostarczyć, to idzie w dobre ręce. To jest sprawdzone przez moją koordynatorkę też z biurek tutaj, Monikę, która za chwilę też dotrze sortować, więc prosimy właśnie o zakup też tego. Okay.
Znaczy na zakończenie, bo ja ciebie odwiedzę już niebawem znowuż, tak żebyśmy naszych widzów i wszystkich przyjaciół i ludzi no, z sercem po tej stronie, gdzie to serce ma być, a myślę, że tych ludzi jest bardzo dużo, bo widzę to tutaj u ciebie i tak jak powiedziałem, już niebawem się znowu zobaczymy. Ale czy na zakończenie dzisiejszego naszego tutaj wywiadu chciałabyś jeszcze coś powiedzieć, coś przekazać naszym rodakom? Że dziękuję bardzo za tak wspaniałą solidaryzację z naszymi sąsiadami, bo nie lubię, jak muszę ich nazywać, nie wiem, uchodźcami, jakimiś Ukraińcami, bo jesteśmy, moim zdaniem, każdy jest człowiekiem i każdy w każdym momencie, tak jak oni, może to dotrzeć do nas. I myślę, że to jest najstraszniejszy ten pomysł, o tym, że możesz w każdej chwili stracić wszystko, co budowałeś całe życie, to jest najstraszniejsze, więc nie bądźcie obojętni. Nieważne, co było kiedyś, bo słyszę, mam różne odzewy, że a, bo Ukraińcy to, bo Ukraińcy tamto. To nie jest ważne na dzień dzisiejszy, co było kiedyś, ważne, co jest teraz. Więc jeżeli mogę prosić o pomoc, my nie prosimy o nic, tylko o to, żebyście dostarczyli. Drodzy widzowie, już zostań, pożegnajmy się teraz, bo ja wiem, że już tutaj ludzie dojeżdżają. Drodzy widzowie, bądźmy szczerzy, to co było, tak jak Kinga powiedziała, to było, mamy nowe pokolenie i jeszcze jeden ważny aspekt, to może się też nam przydarzyć. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale prawda jest taka, że to co dzieje się tam, gdzie Kinga z przyjaciółmi pomaga, może także się nam przydarzyć. Kinga, dziękuję ci serdecznie, bo wiem, że już tam samochód czeka i ludzie się niecierpliwią, musimy dalej działać, ale bardzo chętnie ciebie już niedługo znowuż odwiedzę. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu potrzebujących, ale także wszystkich widzów Marek TV i tych ludzi, którzy będą się u ciebie meldować, a na dole wkleimy jeszcze namiary do ciebie, tak żeby każdy mógł się meldować. Super, bardzo dziękuję jeszcze raz i was pozdrawiam i czekam na was w 22 na Langobardenstrasse 61 przez 32 przez 1. Zapraszam.